Babo! Powiedziałaś 10 tysięcy frazesów, a nic przydatnego. Normalnie jak każdy... Siema, cześć, witam. Kolejny odcinek, jeśli chodzi o naszą serię ze starych gierek. Ostatnio zacząłem je trochę inaczej traktować, jeśli widzieliście DuckTalesy. Kaczki! To właśnie. Raz na wozie, raz pod wozem, kaczki! Bucky O'Hair to jest gierka, w którą miałem okazję zagrać możliwie raz albo dwa. Dostałem ten kartridż, ale bardzo gdzieś tam zostało mi ona w pamięci, bo nigdy tej gry nie ukończyłem, miałem z nią bardzo dziwny problem w postaci tego, że po prostu nie wiedziałem, co w tej grze robić. Podobnie jak było zresztą z DuckTalesami, nie? Natomiast zapomniałem totalnie, jaki jest tytuł tej gry i znaleźć jej nie byłem w stanie, aż w końcu, właśnie dzięki wam, dostałem taki komentarz i już wiedziałem, jak ona się nazywa, mogłem sobie ją załatwić, trochę czasu od tego czasu minęło. Jest i ona, Bucky O'Hair, zabawmy się w tę grę. Zupełnie nie pamiętam, o czym ona jest, jak się w nią gra, co się robi, o co chodzi. Tego się dowiemy po drodze. Bucky O'Hair i jego znajomkowie walczą, żeby uratować Anivers, uwolnić spod panowania ropu. Transport, tak, przenoszący Buckiego i jego ekipę do praworządności, został zaatakowany przez jedno T. Także trochę słabo został zaatakowany. Cała ekipa została porwana przez żaby. A jeden jest na zielonej planecie, drugi jest na czerwonej planecie. Mrugacz. Blinky to mrugacz. Deadeye to martwooki. Jenny na niebieskiej. Willy na żółtej. Haha, Bucky O'Hair. Twoi przyjaciele są moi. Jesteś następny. Teraz musi uratować z niewoli. Od okropnych ropuch. Tak pamiętałem, że tu jest wybór plansz. Dobra, lecimy od zielonej. Lecimy od zielonej. Green Planet Act 1. Dobra, zobaczmy, jak to się w ogóle steruje. Dzięki Kamski za bitsa. Nie mogę strzelać pod kątem. Czy naprawdę tylko kontra potrafiła strzelać pod kątem? Czy naprawdę tylko tam dało się zrobić strzelanie pod kątem w side-scrollerze? Mogę strzelać w górę, dobra. To jest hit. Żeby podskoczyć wyżej niż normalnie, muszę przytrzymać strzał. Życie tak szybko? Rozumiem, że muszę skoczyć, no. Dobra, łatwo poszło. Już mamy żyćko nowe. W ogóle ten dźwięk pauzy, ze wszystkich gier, które nie miały swojego dźwięku pauzy, wydaje mi się, że wszystko ginie na strzała, nawet te działa wielkie. On ma potężny... Potężny laser mam. Jezu, jak ja dobrze wspominam tą grę. Miałem ją tylko raz i nie przeszedłem jej, ale dobrze pamiętam to drzewo. Nie wiem dlaczego, chociaż myślałem, że ono było wieczorem jakby. W sensie, że to była noc, a tu jest jakoś jasno wyjątkowo. Ale może to była kwestia telewizora z tamtych czasów. W ogóle nie mam życia. Dobrze, straciłem dwa paski teraz, czy jeden, od tego strzału. Śmieszne to jest w tych starych grach, jak bardzo trzeba się było domyślać pewnych rzeczy. No przecież jakbym nie miał instrukcji, a jak się grało na Pegasusie, nie na NES-ie, to instrukcji raczej się nie dostawało z kartridżem, tylko dostawałeś sam kawałek kartridża. Nie wiem, nie, Buckiego O'Haira tutaj nie mam raczej. To trzeba było się wszystkiego domyślić. I jak ja miałem się domyślić, że muszę przytrzymać atak, żeby skoczyć wyżej? Żart! Jak mam go niby złapać? Czy spadnę do wody? Dobra, chrzańcie się. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale to są takie standardowe tropy z różnych gier, które są zrobione tak bardzo po łebkach. Nie ma tutaj żadnego takiego spowolnienia, tego momentum, które powinno być na huśtawce. Jest to zrobione tak totalnie po łebkach. Ta gra wygląda, jakby ktoś chciał zrobić kontrę, a może bardziej Mega Mana zrobić, ale jeszcze nie wiedział jak. A to chyba był, to jest chyba nowsze niż Mega Man pierwszy. Tak mi się wydaje. To jest gra z 92. Królik nie pływa. To mnie nie wiem, czy nie bardziej by mi się opłacało życie stracić. W sensie stracić trochę paska HP niż ryzykować utratą. No przecież ja mam tak długi pasek HP. No to jest niesamowite. Nie mogę tego zestrzelić. Czyli muszę tak chamsko unikać tych... No come on! No nie! Naprawdę, ile to mogę obrażeń dostać, to jest niepojęte. Co, to jest gra z NES-a? Żadna gra z NES-a nie była taka grzeczna, jeśli chodzi o rozdawanie... Dobra, dawaj. Jeszcze mi wydłużyło pasek, no pewnie. What? Co mnie rozwalił? Aha, dobra, w plecki muszę go bić. Spoko. Dobra, no wszystko jasne. Ty, no jak mam uniknąć tego niby? Na razie dostaję wszystkie hity, jakie mogę.
No halo! A no mógłbym go niby przeskoczyć. Może tak. Nie, no nie mogę tak. Trudny boss, polecam. Ej, jaka ta gra jest łatwa. Czemu jej nie przeszedłem? Ej, ja jej chyba nie przeszedłem, bo jej nie zrozumiałem, no to wychodzi, bo... Nie, no bo słuchajcie, to jest żart na razie, co tu się dzieje. Dziękuję, kapitanie. A czekaj, czy on jest... To jest robot? Czy kto to jest? Kradłem żabią broń, która będzie w stanie zniszczyć... zniszczyć kamienne ściany i lód. Służy również jako jetpack. Kapitanie O'Hare, pozwoli ci latać. Dobra, mówił coś o lodzie, to biorę lód. Bo ja pamiętam, że miałem problem tej natury, że nie potrafiłem przejść tej gry tak zmysłowo. W sensie, nie byłem w stanie wymyślić, co mam zrobić. A wiem, że tutaj się właśnie też dostaje nowe postacie z każdym levelem, jak w Mega Manie. No i właśnie, o. Właśnie, see? Super jetpack. O co chodzi z tym jetpackiem? Czemu on jest taki kiepski? Po co mi ten jetpack? Po co mi jetpack, który sprawia, że lecę bliżej, a nie dalej? Proszę mi to wyjaśnić. Nie no, momentum! Expecto! Momentum! Dlaczego już lodowa planeta? Nienawidzę tej gry. Co to są za tanie sztuczki? O, Battletoadsy! Jeśli to nie jest z Battletoadsów, to nie wiem, co jest. Na hita mnie ma! Ooo. To potężny wąż. No skąd ja mam wiedzieć, gdzie on skręci? No to żart jest jakiś. Patrzyłem na czat. I to się teraz wydarzy. Continue. Serio? Zero konsekwencji? No okej, okay, przyjmuję. Kurde! Wow, żabo! Ty widzieliście, co on robił? Rozpuścić mi platformę chciał pod nogami, ale fajnie. Ło! Ten ko... Skąd ja mam wiedzieć takie rzeczy? Zaznaczcie mi to ładniej. Proszę. No idzie teraz, w prawo, w lewo? Dobra, w prawo. Generalnie to fajna pomysłowa jest ta gra na razie. Tylko właśnie uważam, że ona jest takim trochę gorszym Megamanem. Takim gorszym Megamanem, bo ma pomysły i realizuje te pomysły. Tak jak chociażby to, że żaba mi niszczy platformę. Jakieś bronie innych postaci, które powodują, że mogę łatwiej przejść inne levele. I w ogóle dużo takich środowiskowych zagadek, można powiedzieć. Co? Wow, okej, okay, dobra, kumam. Aha, on, dobra. Wal do niego! Wal! Nie mam już możliwości skakania. Wal! No Jezu! Ała, moje łapki. Jakie szybko to musiałem wciskać, to aż boli. Got the monster in my pocket. Nie wiem. nie znam, nie kojarzę. Broke all the toads, o Boże. Nie mogę tego tłumaczyć, to bez sensu. Beam blaster. Przecież to jest... Tłumaczenie tego jest bez sensu. To Turbo Ball. Boże, jakie to jest wszystko cringe'owe i sztampowe. Ała. Ale nie powiedziałaś mi, co ty masz. I gdzie mam teraz iść? Na czerwoną? Czy na żółtą? Gdzie mam iść? Babo!
Powiedziałaś 10 tysięcy frazesów, a nic przydatnego. Normalnie jak każdy... Teraz to już totalnie mam flashbacki z Adventure Island. Z dwójki oczywiście, ale dwójki, trójki. A patrzcie, bo ja mam teraz więcej powera i on może wyżej latać. Słuchajcie, to jest ciekawe. Co to niby robi? O, może zobaczyć. O, mogę tym sterować. A mogę z tym sterować tym bardziej? Wow. Dobra, okej, okay, dobra, to już wiem co to robi. Zebrałem tę monetkę i teraz mam jeszcze dłuższe latanie. Tą taką P, jak power. Co? Co to miało być? Jak ja miałem niby na to zareagować? Skąd ja mam wiedzieć? Halo! No chociaż to jest trochę jak ten level z Mega Mana, gdzie te takie... to był level Flashmana czy Quickmana, że tam się... Quickmana chyba. Że tam leciały z boków te takie... kawałki drewna. Kurde. Ale no to trzeba wiedzieć dokładnie, gdzie ja mam iść. To jest w ogóle żart. Mam nieskończoność continue? Mam nadzieję. W sumie no, przejście tego jeszcze raz nie byłoby jakieś trudne i długie, ale... nawet nie byłoby jakieś szczególnie męczące. Ale przy tym, jakie tanie zagrywki tu są stosowane, no to wolałbym nie musieć tego przechodzić jeszcze raz. Baki jest najlepszy, jeśli chodzi o strzelanie, to... nie ulega wątpliwości. Czy jakby był jakiś trudno przeciwnik położony w specyficznym miejscu, to może wziąłbym tą lasencję, której atakiem mogę sterować. Ale tak to Baki jest raczej niezastąpiony z tym, że może strzelać w każdym kierunku i jego strzelanie jest na wysokości, na której robię krzywdę każdemu przeciwnikowi. Dlaczego mi tak zrobiliście? To nie było miłe. O matko, jak to ułatwia. Nice. Dobrze, że wszyscy są tutaj akrobatami. No nie wkurzaj mnie, typie. Kordi debilu. Kamieniu, chodź. Daj kamienia. Co? Halo? Ja myślałem, że mam nad tym przeskoczyć po prostu. Hop. Nie zginę jakoś głupio teraz? Zginę? Zginę, nie zginąłem. Tego, co mi najlepiej wiadomo, no to... Sega nie produkowała Sonika na Nintendo Entertainment System. Że w sumie to dopiero na swoją konsolę wyprodukowali jakiegokolwiek Sonika. Dobra. Co? Wkurzona piłka! To by się jakiś strzał ładowany, żebym... Ty, a ta... ta lasencja może będzie miała łatwiej. Na raz! Tak mnie zżerasz! No to nieźle. Dobra. I co? Wrzucisz? Dobra, na razie jest łatwo. Znaczy... fakt faktem mógł mnie zabić na raz. Ale... Naprawdę na razie wychodzi na to, że łatwa jest ta gierka. Dużo fajnych pomysłów ma, ale to jest jakby taki prekursor Mega Mana. Naprawdę, tak to wygląda. Jak prekursor Mega Mana. Toad Blaster, dobra. Dostaliśmy Ropucho Blaster. Są same żarty, ja nie mogę ich tłumaczyć. Tłumaczenie ich jest bez sensu. Martwo oki mam to gdzieś. Mniej więcej tak mnie to obchodzi jak fabuła kontry. Chcę przejść tę grę. What the fuck? Czemu idę w lewo? Czemu atakują mnie jakieś... Czemu mnie atakuje takie coś? A ty też skaczesz, świetnie. Jesteś kaczką, która skacze wysoko. Great. Dobry skill dla kaczki. Już nie mogłem dostać jakiegoś... Mogliby lepiej wymyśleć te postacie. Po co mi dali na robota? Dostałem... ten jetpack.
skoro kaczka mogłaby latać. Tak jak to było chociażby w Tiny Toons. Fajna gra swoją drogą też. W ogóle była taka gra, ona była bardzo krótka. Ja w ogóle ją kiedyś miałem, w sensie jak byłem dzieciakiem, to myślałem, że to jest część kontry, bo było dwóch żołnierzy w odpowiednich strojach, tam niebiesko-czerwonych. Ale to było jakby takie w kosmosie. W kosmosie i miało się poza zwykłym strzelaniem takie dwa cośki, co się przesuwały wokół ciebie. Jak się to nazywało? Na pewno bym to znalazł, jakbym się wziął za szukanie, ale to jest kolejna gierka, którą bym ograł z dużą przyjemnością. Kage, czyli taki Ninja Gaiden, trochę wolniejszy. O, mogę potem skakać. Fajnie. Tu będę bezpieczny. Lecimy. What the hell? Czemu jestem w kosmosie? Bucky, jak ty oddychasz? Bucky, help me. Tell me, jak ty oddychasz. A to my gramy... Słuchajcie, gramy we Frogera oficjalnie. Bucky O'Hair gra we Frogera z ropuchami. Czy ja mam skakać po tych planetach? W ogóle jaka jest twoja umiejętność? Fajny masz strzał, chciałem powiedzieć. Tak, ewidentnie mam skakać po planetach, które totalnie wyglądały, jakby były tłem. Come on! Po tym niebieskim mogę? No nie wiem, czy ja mogę chodzić w takim razie po tych asteroidach tu? O! Po tym mogę skakać! Nie wiem, czemu tego nie przewidziałem. No! Przecież leciałem, god damn it! Okej, dobra, tu będzie leciał asteroid. Mogę go złapać? O, właśnie. Żabo! Nie rób mi takich numerów, to wygląda strasznie. Wilgax, naprawdę. Możesz sobie pisać, co chcesz, ale i tak wiem, że tego nie zrobisz. No come on, nie przesadzajmy. Obaj dobrze wiemy, że tego nie zrobisz. Tu się nic nie dzieje, ja po prostu jadę, nie wiem, co ja mam zrobić. Dobra, reakcja po prostu szybka na to, jak to będzie hamowało. Lepiej się pochylę, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Akurat patrzyłem. Dobra, to było łatwe. Matko! Fuck you! No nie mogę! Jakie to są wredne tanie chwyty! Tak cię nie zabiliśmy, to cię tak zabijemy, nie tak? To masz jeszcze kolec przed sobą teraz. O nie, jakie to było chamskie, wredne i okropne. You bitch! Okej. Kurde, muszę stanąć. To był dźwięk M-ki z kontry. Dobra. Tak, to był dźwięk M-ki z kontry. Ewidentnie M-ki z kontry. Konop jest dla mnie zbyt agresywny w przekazie. Dlatego go za bardzo nie oglądam. Najbardziej to mi się dobrze oglądało Revo, jak jeszcze robił newsy. Bo ja lubię oglądać takie rzeczy, a Revo właśnie robił to tak totalnie neutralnie. Mogłem sobie po prostu posłuchać, co się dzieje. Zamiast się zastanawiać nad tym, czy ja nie ulegam jakiejś manipulacji moralizatorskiej. Czy manipulacji? Może bardziej, jak Konopa słucham, to on bardzo narzuca swoje zdanie. Skąd miałem wiedzieć, że on ruszy? Czy ma zdanie i bardzo agresywnie je wyraża? Więc nie chce mi się walczyć z takim poczuciem, że ulegam jego sposobowi narracji. Bo mnie to męczy, więc go nie oglądam za bardzo. Okej, tak to będzie teraz wyglądało. Czyli teraz zdaszuję. Co ja mam teraz bić? W sumie tak myślałem. Ostatnio mało oglądam polskiego YouTube'a. No ja oglądam, ale... Ja oglądam sporo. Ale też na streamach staram się nie poruszać, bo to też nie jest jakoś za bardzo mój temat. Po prostu akurat miałem takie przemyślenie na temat tego bogactwa, więc to podsunąłem.
Ja oglądam sporo, bo ja lubię te rzeczy. Ja jestem bardzo dramowy, tylko że ja lubię o nich słuchać. Nie mógłbym na przykład być jednym z tych kanałów, robić researche i tak dalej. Ja to sobie lubię posiedzieć, powiedzieć hehe, ale ten teraz wygrywa, hehe, ale tamten teraz wygrywa. Jak taki typowy widz. O! Mamy nową broń. Co złożyłaś? Dawaj, pani naukowiec. Co złożyłaś? Pani naukowiec? Panie naukowcu? You can call it summer. Aha, czyli po prostu dostaliśmy, uwaga, megabuster. Słuchajcie, czyli żaby wymyśliły, że stracą 4 swoje planety i połowę swoich wojsk, żeby Bucky mógł zebrać z powrotem swoje crew i potem zostać złapany. Nie mogli go złapać inaczej. Nie było takiej opcji. Jesteśmy uwięzieni w statku matce ropu. Znowu zabrali nam crew, come on! Tak, musimy ich uratować, zanim... Tak. Co ja mam w takiej sytuacji zrobić, jak ja nic nie mogę zrobić? Dobrze, że mam tyle paska HP. Ja mam... What? Co? Dlaczego? Tu są nawet znikające bloki, no jak jeśli to nie jest Mega Man, to nie wiem co jest. O ty! O ty skaczesz! Laska, nie rób mi takich rzeczy, no jesteś moją crew memberką, halo! Czyli jak ty jesteś, Jenny? Jenny! Mam na imię Jenny! Może to coś zmieni? Dobrze, że mogę strzelać przez asety. O, nice. Ile ona HP miała? W ogóle strzelałem. A, tak działasz. Ciekawe. Jo, miło cię widzieć. On ma ten one shot laser. No nie mogę. Halo, dawaj do góry. Oj. Nice. Ale to wymyślił. Żeby nie było, że nie umiem. No to była jakaś opcja, no. Nie powiem, że nie. Chociaż moim zdaniem trochę oszukałem, ale dobra. Mam wrażenie, że dużej randomowości tego, to znaczy... Że tak bezsensownie trochę poustawiane te klocki. No. Zakładam, że te miny zabiją mnie na raz, więc... What the hell? Halo! Dobra, stoję w takim miejscu, że jestem w miarę bezpieczny. Na szczęście. No, coś jeszcze? Chodzisz po ścianach? Skąd miałem wiedzieć takie rzeczy? Dobra, czekamy aż przyjdzie. Nie. Wygrałem, mam go. Kurde, dobra moc. Tego lasera. Everybody's alright. Wszystkich mamy już? Wszystkich mamy już, no. Captain! Escape? Rozwalmy ten statek! Nigdzie nie uciekamy! Rozwalmy go razem z tymi żabami! Rozwalmy go! Z moich obliczeń wynika, że jesteśmy blisko rdzenia magma tanker, czyli ropuchy latają statkami kosmicznymi na lawę. Why not? Ciepło to dużo energii. Aj, będzie można je wysadzić, dokładnie. Zróbmy buuuu. Jak Gwiazda Śmierci w Gwiezdnych Wojnach. Bądźmy Luke'em Skywalkerem, tylko zróbmy to od środka. Genki-dama! Genki-dama! Jeszcze raz.
Genki-Dama-ga! W ogóle ja nieraz nie skorzystałem z tej kaszki na dobrą sprawę. Aha, rozumiem, że to jest to przylepianie się do ściany jego, tak? Myślę, że mógłbym zrobić... Tak? Nie? Uj? Haha! Tak, już tam nie wejdę, trudno. Dobra, no ale to średnio potrzebne jest to chodzenie po ścianach, tak szczerze powiem. O, nie doskoczyłem! Fuck. No nie dotknąłem tego! Halo, nie dotknąłem! O. What? Ślimak rośnie. O, kolce, to ma sens. To ma sens. To nie ja jestem... Wylądowałem na tej półce, no przecież to nie jest trudne. Nie, bo podskoczę. No nie mogę już z tym nic zrobić, podskoczę, no nie mogę. Nic nie mogę, ani zmienić postaci, nic. Oh yeah, Ninja Gaiden 2 bullshit. Ja mam rozszyfrowywać w ogóle cały layout poziomu teraz? Ja nic tu nie widzę, halo. Pomocy, gdzie ja jestem i co ja robię? Dajcie mi tutaj jakiś pocisk. Dobra, królik, skaczesz. Jest boss, jest boss. Dotknąłem jego nogi. Nice. Ej, to mi się kojarzy z jakimś bossem skądś. Strzelanie w ten... Może z kontry... Tak, z kontry... to jest Genesis. Ha. Ale to jest absurdalne. Jak oni mnie zabijają po prostu jakimś jednym, tanim chwytem. No ile można w niebie strzelać? No come on. What the fuck, mate? Dobra, coś zniszczyłem. Sasengon! Dobra, to jest Genki-Dama bardziej, no ale co z tego? Chwil się! Dobra. Bing! Bitch! Dobra, mamy miejsce, gdzie jest magma. Niszczymy tego tanka. A, to nie koniec. Ja myślałem, że... Aha, to jeszcze nie koniec. Dobra, to lecimy dalej. Ja myślałem, że już kończymy grę powoli. Słuchajcie. Widzę, gdzie się muszę dostać, ale jak? O, mam jeszcze żaba przecież. XD, zapomniałem o tobie. Znaczy kaczkę. Niedobrze to zrobiłem. Zapomniałem, że mam kaczkę. Ale ja głupio życia tracę. No przecież to nie jest trudny poziom. Come on, come on. Dobra, spadaj. Spadaj, gościu. Usłyszałem dźwięk i automatycznie poszedłem w przeciwnym kierunku. Nie możecie mi tak robić, że ta gra jest tak łatwa na początku, tylko po to, żebym potem popełniał błędy. Jest, jest. Kolejny jak... What the hell? No! Jaki? No! Laserze wredny. Nie, nie spadnę. Dobra, okej. Okay. Skąd mam wiedzieć, gdzie się znajdę po tym, jak się to przekręci? W sensie, no, niby to powinno być logiczne, ale nie jest. Nie rozumiem, nie wiem, gdzie mam się znaleźć. Nie łapię tego, nie kumam. Dobra, tutaj stojąc przesunie mnie tu. Tutaj stojąc przesunie mnie tu, to jest też bez sensu. O, właśnie. Tego chciałem. Dobra, skumałem. No i, dobra, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Nie! Te węże mnie wtedy tyle razy zabiły. To nie jest dobry pomysł. Te węże to nie jest dobry pomysł. Dajcie mi tą lasencję. Nie tą. Tą drugą. Ona ma strzelanie na czole. Ona to się przydaje ogólnie. Łatwiej się strzela w wysokie miejsca. Dobra. Ja mam wrażenie, że ta gra to jest jakiś rip-off wszystkiego. Po prostu...
pomysły z różnych innych gier są wzięte po prostu jeden do jeden. Tylko przekolorowane na modłę no, tej konkretnej gry. Tak jak mam wrażenie, tak po zagraniu DuckTalesów sobie zerknąłem na różne gry Disneya i bardzo dużo asetów, na przykład w pierwszym i drugim Chipie i Dale'u, to moim zdaniem są asety muzyczki i inne podobne z tego, z DuckTalesów. Co? Być! Czy to już był ten kor? Czy jesteśmy... Mamy GG? Czy mamy GG? A może misja ewakuacyjna jeszcze? Yes. Ewakuacja jeszcze, no. Escape! Taki typ misji. Nice. What the hell? Ale śmieszne. Okej, oni się łapią, mnie ciągną w dół. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Kurde, no. O. Dobra decyzja, żeby to złapać. Pamiętam, że był live jeszcze po drodze. O właśnie. Bierz go, nie! Bucky! Don't do this! No nie muszę się aż tak przejmować, jak myślałem. Myślałem, że mam czas na to ograniczony. A potem to się i tak zamknie. Co to za przyspieszenie? Halo! Dlaczego szybciej? Nie mam... Szybciej nie umiem. Szybciej nie mogę. Halo! Yeah, give me the more. Give me more life. What the... A to co? Kolejny boss z kontry ukradziony? Go! Go! Dziękuję. Nie muszę jeszcze. Teraz muszę. No i za szybko go pokonałem. Nie zdążyłem dojeść. No i lajcie. Co teraz? Fajna muzyczka, what the hell? Czego dotknąłem niby? Serio? Naprawdę? Tego też nie mogę dotknąć? A no pewnie, że jeszcze do mnie strzelają, jak ja nie mam możliwości unikania niczego. Giń! Giń! Błagam! Nie chcę kolejnego kółka! Nie! Boże, jaki to jest gówno boss! Nie mam pytań. Jaki to jest gówno boss, to jak naprawdę. Ale muzyczki mi się dobrze słucha. I cały boss od początku. Ha! Dostanę PTSD po tym bossie, przyrzekam. W ten sposób było szybciej. To nie był final boss. HP! Yeah! Let's go! Dostałem jakieś HP-ki, więc nie sądzę, żeby to było GG. Ej, no mam trochę ograniczoną przestrzeń tu, o co ci chodzi? Ziomuś, jest jedna jego pozycja, z którą nie wiem co zrobić. To trochę martwiące, właśnie ta. Muszę jej uniknąć wystarczająco wcześnie.
O nie! Nie! Spadłem z rowerka! Spadłem z rowerka, mój rowerek! Tą drogą geometrii dasz dobrze uczy nie gridować. Bo ja często miałem ten problem, że byłem greedy i dostawałem głupie obrażenia. W geometrii daszu, jako że mam jedno życie, to nie bardzo mogę sobie na to pozwolić. Nie mogę nic zrobić. Jestem zautomatyzowany w tym momencie. O! Bucky O'Hearn is bold crew disabled the Toad Mothership and escaped with the life. Zabrałem wszystkie swoje życia, te, które straciłem też. Ach, niestety, nie zatrzymamy ropu. Walka będzie trwała, a my i nasz zespół nie spoczniemy, póki Anniverse nie będzie wolny. Let's croak Toads. Co? Let's croak Toads. Okej, okay, w sensie, bo oni zabijają. Dobra. Bucky O'Hearn. Mamy gierkę. Dzięki wam bardzo, że byliście. Ja się bawiłem naprawdę bardzo dobrze. Jedyne, na co narzekałem, już raz mi się albo dwa razy zdarzyło, na poziom trudności. Byłem przekonany, że gra sprawiła mi jakieś trudności za dzieciaka, ale patrząc na to, w których momentach się pojawialiśmy, były oczywiście trudne sekwencje, ale śmierć nie przynosiła żadnych negatywnych konsekwencji. Nie cofaliśmy się bardziej, na przykład tracąc continue, tak jak to było w przypadku chociażby Ninja Gaiden, które karało mocno przez wzgląd na to, że no te fragmenty, które trzeba było pokonywać, były coraz trudniejsze. Tutaj raczej nie było tego problemu, mogliśmy spokojnie sobie przychodzić. Powiedzmy sobie, nazwałbym to takim Mega Manem dla najmłodszych, bo jednak Mega Man też do dość trudnych gier należał. Momentami ciężko było sobie z nim poradzić. Tutaj tych problemów nie było. A do tego te pomysły, taka konstrukcja poziomu, zróżnicowane te mapy, bo gdzieś tutaj tu lód, tu ogień, coś, jakieś ruszające się platformy, zmiany grawitacji, to wszystko, co widzieliśmy w Mega Manach, w kontrach, tutaj było i było takie delikatnie ułatwione i też bardziej prymitywne graficznie, więc powiedzmy sobie taki NES dla początkujących. Dzięki bardzo, że byliście. Do następnego.